Dzień dobry, witam pana na początku. Jestem w gospodarstwie pana Józefa Rybalskiego w Świerczowie. Panie Józefie, proszę nam krótko scharakteryzować swoje gospodarstwo. Moje gospodarstwo to jest gospodarstwo sadownicze. Trochę inne niż w większości, ponieważ uprawiam wiele gatunków, wiele odmian w jednym miejscu. Powierzchnia około 10 hektarów, prowadzę już to kilkanaście lat. Jest to gospodarstwo ekologiczne. Jest to gospodarstwo z elementami ekologicznymi. Nie wszędzie jest wprowadzone, ale takie też bym chciał stosować. Panie Józefie, kilka słów o spisie rolnym. Czy wie pan, kiedy odbędzie się w tym roku spis rolny? Z tego, co donoszą media, spis ma być przeprowadzony jesienią tego roku. Wynika to z zaleceń Unii Europejskiej i ustawy o powszechnym spisie rolnym. A czy zna pan może zakres tematyczny, jaki jest objęty spis rolny? Spis rolny, tak jak każda władza oczekuje, chce mieć zdobyć informacje o tym, co się produkuje w rolnictwie, ile, mówiąc, czyli należałoby wziąć informacje, ile jest bydła, świń, królików, kóz, jakie uprawy, jakie plony, jaka jest kondycja generalnie naszego rolnictwa. Czy wie pan i może pan będzie stosował obowiązkową formę spisu rolnego jako samospis internetowy? Tak, słyszałem o takiej formie. Jest to ciekawa rzecz. Myślę, że skorzystam, ponieważ jest to wygodne. Nie trzeba będzie udzielać tych informacji telefonicznie, tylko sobie siądę w wygodnym, odpowiednim czasie dla siebie i te informacje przekażę, czy też umieszczę w tej platformie internetowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawiał Michał Chnat z Gminnego Biura Spisowego w Świerczowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.